Szczęść Boże, witam wszystkich serdecznie. Chciałem kilka słów takich takiej refleksji w związku z tymi wydarzeniami, którymi jesteśmy świadkami, które są bardzo bolesne. Trudne. Jesteśmy po poniedzieli, 25 października, po tych dużych protestach, kobiet, nie tylko kobiet. Przez dwa dni te protesty były głównie skierowane do polityków. Wczoraj były mocno ukierunkowane w stronę, w stronę kościoła. Ogromne niezadowolenie, mało powiedziane. Wiemy, jakie, jakie hasła były używane, jak, jak bardzo, bardzo ostre, i wiemy, jak, jak yy, yy, narracja, narracja tych protestów yy, w takim gniewie yy, bardzo narasta. Jest jakiś ogromny gniew też na kościół. Jest to wszystko bardzo trudne, bolesne, ale myślę, że, że bardzo nam wszystkim potrzeba, potrzeba yy, trochę wyciszenia emocji i, i takiego wyciągnięcia ręki. I wpierw myślę, że ze strony też yy, kościoła, yy, że nie chodzi w tym momencie tylko o, o, o to, żeby do tych protestujących przemawiać, ale żeby z nimi zacząć rozmawiać. To niedawno biskup. Yy, yy, Adrian Galbas, pomocniczy Biskup Ełcki mówił o tym, że, że Kościół przez wieki przemawiał i nie nauczył się rozmawiać. I, i może to jest taki moment, kiedy za, powinniśmy zacząć rozmawiać. Komu dano wiele od tego się wymaga, to znaczy jakby Kościół też musi się uczyć wychodzenia, wychodzenia i podania tej ręki. Kardynał Krajewski zawsze mówi do, do księży, do, do biskupów. Do siebie samego, a co by Jezus w tym momencie zrobił? To znaczy, Jezus, nawet jeżeli się na coś nie zgadza i czegoś nie akceptuje, to nigdy mu nie brakuje pewnej, pewnej empatii, pewnej delikatności i pewnego zrozumienia człowieka w każdej sytuacji, w której jest i wyjścia do tego, do tego człowieka. I myślę, że dzisiaj potrzeba takiej takiej mądrej cierpliwości ze strony Kościoła, żeby na, na te protesty nie reagować, nie, nie reagować jak niezadowolony rodzic, tylko tak jak jeden z moich współbraci dzisiaj napisał, że, żeby Kościół był się mądrym pedagogiem, żeby żeby nie reagował też zbyt ostrą oceną i, i agresywnym językiem i potępiającym ale żeby, żeby umiał też słuchać, kiedy można powiedzieć, społeczeństwo dorośleje i bardzo mocno podkreśla swój, swój autonomizm i prawo do, do swojego wyboru, żeby umieć ten protest też usłyszeć, żeby wpierw cierpliwie gdzieś wychodzić na różny sposób, żeby nie zaogniać. Także. Jakby zachęta też do, do środowisk, środowisk, które dzisiaj protestują, i, i których jakby wkurzenie bardzo dobrze rozumiem I, i, i jak wczoraj patrzyłem, to starałem się nie oceniać i nie, nie, nie rewidować intencji, ale przede wszystkim przede wszystkim jakby próbować, jakby zrozumieć. Natomiast no, nakręcanie pewnej spirali niechęci, nienawistnego języka na pewno, na pewno nikomu z, nam, z nas nie pomoże. Nie ja jestem już taki młody i pamiętam klimat lat 90., kiedy, kiedy uchwalono obecnie obowiązującą ustawę dotyczącą aborcji. Jak było wiele bardzo trudnych emocji, jak było wiele. Wiele też i protestów i, i, i kłótni, ale mimo wszystko była gdzieś jeszcze jakaś przestrzeń do rozmowy, i rozmawiała prawica z lewicą, i w rozmowach uczestniczył też Kościół, i, i przede wszystkim było bardzo dużo jakby wyjaśniania, pokazywania, tłumaczenia. To był bardzo intensywny czas budowania też takiej świadomości, czym jest aborcja w ogóle. Wiem, jak, 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 jak bardzo mocno zmieniały się też spojrzenie społeczeństwa po komunie na początku lat 90. Do, do problemu aborcji, ale żeby ta zmiana mogła nastąpić, potrzebny był spokojny dyskurs. Nawet jeżeli gdzieś tam w tle y, zawsze to tło polityczne jest, jest bardzo ważne, żeby ze sobą rozmawiać. I w latach 90. Kościół rozmawiał i będąc świadomy tego, że, że nie można idealnej ustawy, y, ustawy zagwarantować, y, jakby zgodził się też na pewien kompromis w tej sprawie. Wiadomo, że jeśli chodzi o przykazania, o, o nauczanie Jezusa, nie ma tutaj kompromisu. Aborcja jest, jest złem. Natomiast e, chciałbym jakby nawiązać tutaj do, do ojca Raniero Cantalamessa, który wczoraj został, notabene, ogłoszony przez papieża Franciszka kardynałem. Który kiedyś powiedział, że pierwsi chrześcijanie nie mieli, nie mieli możliwości wpływania na prawo, nie mieli prawa głosu w pierwszych trzech wiekach, byli prześladowani, ale przez swoje świadectwo zmieniali mentalność, yy, zmieniali, yy, zmieniali pewną wrażliwość yy, sumień ludzi. A dzisiaj chcemy jakby trochę zrobić taką pewną drogę na skróty to znaczy, yy, yy, Ustawami zastąpić pewną cierpliwą pracę nad wychowywaniem, nad głoszeniem Ewangelii, nad kerygmatem, nad głoszeniem Jezusa. Myślę, że jak będziemy głosić Jezusa, to ludzie doświadczając bliskości Jezusa też to będzie kształtowało ich, ich wybory moralne, ich, ich spojrzenie na, na moralność. Myślę, że w pewien sposób dzisiaj takie kibicowanie i słanie laurek politykom. Za orzeczenie trybunału jest trochę przyznaniem się do swojej własnej porażki, do porażki naszego kaznodziejstwa, do porażki naszej Katechezy, do tego, że o tych sprawach nie potrafimy rozmawiać. I cieszymy się, że, że ustawa coś za nas zrobiła. Myślę, że to, że to jest że to jest droga donikąd. Myślę, że dzisiaj. Kiedy agresja i, i pewna niechęć wobec Kościoła jest ogromna. I nie dotyczy to tylko ludzi, którzy już od dawna, jakby niewiele, mają wspólnego z Kościołem. Wczoraj miałem bardzo dużo maili, wiadomości od osób, które są bardzo mocno zaangażowane w kościele, które były w kościele, które przeszły pasterstwa, różne wspólnoty I, i w nich też jest pewien gniew, że że Kościół daje się na swoją własną prośbę wpisać, wpisać pewną grę, którą toczą politycy, bo w sytuacji, w której jesteśmy, gdzie, gdzie ludzie są strasznie. Przestraszeni, niepewni z powodu pandemii, która coraz bardziej przyspiesza, i, i nie wiemy, co będzie. To się wiąże też z kryzysem, bo kolejne obszary gospodarki są gdzieś tam zamykane czy, czy, czy ograniczane. Ludzie się boją o, o, o swój byt, jest, jest duże napięcie w społeczeństwie. I ta decyzja trybunału to jest jak takie wrzucenie takiego granatu granatu, który jeszcze bardziej uderza w dialog społeczny, którego i tak naprawdę tak nie ma. Bardzo nam potrzeba tego, tego, tego ładu społecznego, bez którego nie ma dyskusji, bez którego nie można stanowić prawo. Jan Paweł II w Ewangelii Wite mówi o tym, że, że też jest potrzebny. Potrzebny pewien klimat społeczny do tego, żeby stanowić prawo. Jeżeli będziemy na barykadach, to żadnego prawa, prawa zdrowego, żadnego prawa, które będzie, które będzie mądre. I akceptowalne nigdy nie będzie. Potrzeba, potrzeba pewnego, pewnego pokoju społecznego, pewnego dialogu społecznego, żeby stanowić, stanowić prawo. Wczoraj arcybiskup Grzegorz Ryś mówił, że prawo nie może być tylko moralizowaniem, że, że prawo musi mieć to wyczucie na drugiego człowieka, na jego godność. I oczywiście godność. Dzieci, które, które są poczęte, ale też godność kobiety, godność rodzin, które podejmują decyzje. Że w tym naszym dyskursie yy, naprawdę, jeżeli nam zależy na życiu, mówię teraz do ludzi kościoła, którzy bardzo mocno podkreślają swoje przywiązanie do życia, to życie nie jest tylko, yy, nie, jest tylko yy, nie dotyczy tylko yy, dzieci, które są. Yy, są yy, w tym okresie płodowym, to dotyczy także kobiet, dotyczy to także rodzin, dotyczy to także klimatu społecznego. Jeśli będziemy, będziemy się tylko oceniać i potępiać, i będziemy do siebie wychodzić z agresją, to też nie mamy w sobie, w sobie szacunku do życia. I jeżeli mówimy też o, o, o walce o życie, to też o całej opiece, która jest, jest, jest potrzebna rodzinom, które, które zmagają się z opieką wobec dzieci niepełnosprawnych. Kiedy mówimy o. O ochronie życia, to sobie odpowiedzmy na pytanie: A jak odpowiedzieliśmy na apel papieża Franciszka dotyczący korytarzy humanitarnych i uchodźców, których życie jest zagrożone, zwłaszcza kobiet i dzieci, którzy są zagrożeni wojną i którzy. którzy Uciekają przed tą wojną i potrzebują zabezpieczenia, czy ich życie jest mniej warte od tych dzieci, które są, są w łonach matek. Jakby myślę, że ten, ten temat pro-life musi w naszej świadomości być trochę poszerzony, a nie tak ideologicznie zawężony tylko do, do, do jednego wymiaru. Myślę, że jeżeli chcemy być za życiem. To, to do, dostrzegajmy to życie w sobie nawzajem, po, po której stronie jesteśmy to, żebyśmy potrafili w sobie zobaczyć drugiego człowieka. Bardzo lubię takie, taką historię związaną z Janem XXIII, który spotkał się z przewodniczącym przewodniczącym. Zgromadzenia Narodowego we Francji, który był agnostykiem. I po tej rozmowie, wtedy papież jeszcze nie był papieżem, tylko, tylko nuncjuszem we Francji, po tej rozmowie papież mówi: Dzielą nas poglądy, przyzna pan, że to niewiele. Tak, różnią nas poglądy, ale w człowieczeństwie zawsze możemy się spotkać. To znaczy, że, że nie odbierajmy komuś człowieczeństwa. Nie odbierajmy człowieczeństwa tej drugiej stronie. Nie, nie dehumanizujmy tego drugiego człowieka, bo tam nie może jak dokonuje się dehumanizacja, to nie ma już żadnej dyskusji. I możemy dehumanizować osoby z którymi się nie zgadzamy. I to, dotyczy to każdej ze stron. To znaczy i, i strona kościoła i, i strona osób które się cieszą z orzeczenia Trybunału. To znaczy nie, nie dehumanizujmy tych ludzi, ludzi, którzy dzisiaj krzyczą i protestują na ulicach, ale także proszę tych ludzi, którzy są na ulicach, którzy często też przy innych okazjach mówili o tym, że władza dehumanizuje osoby LGBT, lekarzy, sędziów. Nie dehumanizujmy także, to znaczy nie, nie odbierajmy człowieczeństwa, nie odbierajmy twarzy. Nie, tym ludziom, z którymi się nie zgadzamy. To znaczy, żeby, żeby nasz protest nie zszedł do, do poziomu, gdzie, gdzie nie, nie jesteśmy w stanie w sobie nawzajem zobaczyć ludzi, bo to jest droga donikąd, ta spirala niechęci, w którą mam wrażenie, cynicznie politycy nas w tych dniach w tych dniach nas. Nas wciągnęli, nie dajmy się temu ponieść. Bardzo to trudne dla mnie, też jako, jako księdza i, i, i duszpasterza. Jakoś bardzo boleśnie od wczoraj przeżywam to wszystko I, i, i czuję też pewną bezradność, pewną bezsilność, ale mimo wszystko starajmy się jakoś nawzajem usłyszeć siebie.